We are not blind, but ignore the signs. We are dead inside, but look alive. Always saying that we do the right. Always saying that we do the right. Zjedliśmy już wszystkie grzyby, które nam rosły w ogródku. I tak się cieszymy, że było tyle, ile było, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie w ogóle cokolwiek, bo w zeszłym roku nie było. No a z racji tego, że już zjedliśmy, to wybraliśmy się na spacer, bo jest bardzo ładna pogoda. I może coś znajdziemy w lesie. Skądś się w końcu te grzyby u nas wysiały, także tak wnioskujemy, że z tego lasu, który mamy koło domu. Także taki szybki spacer dla rozprostowania kości. Uciekają. Patrz, jakie mają ogonki białe, widzisz? No. Czy to tak się... Takie kuperki mają. A jazda. Nie wiem, czy coś będzie widać pod słońcem. Ale popatrz, jak one wiedzą. Gdzie przechodzić? Gdzie przechodzić, bo wszędzie jest ogrodzone przed krowami. Znaczy, przed krowami, żeby krowy nie uciekały. A one sobie jakoś przeszły. Pokaż tutaj stąd. Jakie tu widoczki. No. Nasza okolica jest the best. Dlatego nam się tu tak fajnie mieszka. Spokój dzisiaj. Też się zamachałam się. Bo pod górkę cały czas. Pięknie. No i tutaj mamy taki fajny widoczek na kopalnię, która jest blisko nas. Jest tutaj. Marek zaraz polata dronem, to wam pokażę, jak wygląda od góry, bo od góry oczywiście wygląda inaczej niż na wprost. Sami byliśmy w szoku, jak ona wielka. A tam jest lasek, taki młody, i tam właśnie rosną często rydze i wydaje nam się, że stamtąd po prostu się wysiało do nas, bo skąd inąd. Idziemy zobaczyć, czy tam czegoś nie ma. No i przy okazji sobie robimy spacerek, bo jest fajnie. Shot a bullet of faith, hoping it will hit you somehow. I shot a bullet of faith into the unknown. I couldn't look at your face, hoping you were still around. I shot a bullet of faith into the unknown. Something makes me wanna scream. Marek dokupił sobie takie coś, nową aparaturę do drona, bo co? Żeby mi okulary śmigały, żeby okularów nie sprzedawać, bo na tej aparaturze działa wtedy, działają okulary, to po pierwsze. Po drugie, ta ma trochę lepszy zasięg, no a od razu ma wbudowany wyświetlacz, czyli telefonu nie potrzebujesz. No i takie tam, nie? A poza tym była okazja, bo facet sprzedawał na Allegro używaną o 1000 zł taniej, no i raty 0%, także po 100 zł. No i będzie. No, nagrane. Mamy nadzieję, że się podobało. No, zobaczcie, jaka ścieżka. Idealnie wydeptana. Tu. No. Chyba przez sarenki, bo takie są kopytka tutaj. Nie za wielkie, ale tak idealnie by szły. Ale są wytresowane. No i dochodzimy do lasu. Dochodzimy w lesie. O, jak tu przejść? Za mocno zagrodzone przed nami. Zaraz sprawdzimy, czy są te grzyby, czy ich jednak nie ma. O, jaki tutaj dziwny grzybek. Chyba purchawka.
No i rydze właśnie rosną w takich młodych, nowiutkich laskach pod takimi... Rydze lubią laski młode. No i trzeba patrzeć tutaj pod drzewkami, tylko może być tak, że nie będzie, bo jest już dosyć późno. Mamy 24 listopada i już były przymrozki. Ale nic nie szkodzi spróbować. Ty znalazłeś, a ja nie znalazłeś? Pokaż. Tam też były takie 2-3. A to nie są rydze. A co to jest? No coś ty, to nie są rydze. O Boże, ty byś nas zabił. Nie no, to są jakieś trujaki. To są trujaki? Tak, znaczy może nie, bo wiele takich jest dobrych, a ja nie znam, ale to nie są rydze. To nie, to nie. Ale pachnie choinkami. No. Czujecie te święta? Ale młodnik, co? Mówię, że rydze lubią młode laski. Młode laski lubią? Dobry tekst. Rydze. A wiesz, że moja cała rodzina nazywają się rydze? To dla... Aha, to dlatego ja jestem od tego młodsza. No tak. Ale sobie wyedukowałaś. O, iść tam. Gdzie? No wiem, pamiętam. Tam żeś znalazła bardzo dużo. Nauczyłam się robić bardzo dobry sos grzybowy. No, super. Bo jedliśmy u Kasi i Krystiana. Kasia ugotowała z prawdziwku, które znaleźliśmy. To widzieliście na filmie. Przepyszną zupę i sos. Nigdy w życiu nie jadłam tak dobrego sosu grzybowego jak u niej. Dała mi przepis. No. Próbowałam, nie wychodzi mi tak super jak jej, ale... W ogóle to jak gotowała, to no. Także dzięki, Kasia, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spróbujemy tego pysznego sosu. Ale mamy widoczki tam. Umiesz wchodzić w takie ciasne miejsca? W tak ciasne nie. No co ty, a ja wejdę. Nie no, na upartego jak się popieści, to też bym się zmieścił, nie, ale... Ciężko, ty, ale tu jest ciasno. Tu jest naprawdę ciasno. No. I co, myślisz, że tam będą grzyby? Nie widzę. Ja myślę, że już nie będzie grzybów, bo wiesz, były przymrozki, a mróz, mówię, zabija wszystko. Dobra, nie zaszkodzi poszukać. No dobrze, to sobie szukaj. To ja poczekam. Też. Co, masz coś? No. No co ty? Ale rydza? No. O, rydzek. Tylko taki... No, zjedzony. Stary, nie? Zieleniowy. Ale jest. No i tutaj... Czekaj, to ja się rozglądam. I tutaj było naprawdę kupa... O, tu Magda grzybek jest. Zobacz, jaki fajny. Co to jest? Tam. Taka kulka. No nie wiem, co to jest właśnie. Też widziałam wcześniej. Może purchawka. No tak mi się wydaje. Ja się nie znam na grzybach. Tam jest grzyb. Patrz, tam. Tam widzę grzyba. No widzisz, jakie mam oko? Nawet ruszać się nie muszę z miejsca. I ładny, nie? No. O, tu jest jeszcze jeden. Czekaj, jakoś tam może do ciebie dojdę. Chyba, że mi pomożesz. No chodź, pomogę ci dom. Jak zawsze nasze teksty. Żenujące. Patrz, tam też jest następny. Czyli są. Trzeba po prostu się schylać. To są takie już... Nieważne. Nówki, ale przynajmniej będzie jajecznica znowu. Ale no, do jajeczka. Do jajeczka, później fajnie mnie boli wątrobeczka. Jak worek wyciągam, bo to podobno nie wolno. No nie wolno, no ale co zrobisz, no. Nie miałam koszyka. To jeszcze. Mogłam wziąć wiaderko. Tu następny. O, trufla. Co ty gadasz? Nie, to klocek. To jest zerwał. Tu. Tylko te zmarznięte, a te dwa całe. I patrz, tu to nie są rydze te, co mówisz. No co to jest? Popatrz. To jest rydz, ale taki stary. No. To nie jest rydz, przecież to wygląda zupełnie inaczej. Poważnie? No zupełnie inny grzyb. No dobra. Widzisz, jak ja szybko bym cię otruł. I
I co tam? Grzybki nazbierane, niedużo, jeszcze do przebrania, bo nie wiadomo ile jest robaczywy, bo one są takie wyrośnięte, takie zwyczaj szukam takich mięsistych, bo one są takie wysuszone, bo już, albo zmarznięte. Pewnie tak. Zbierałam takie w ogródku i one mają też smak, więc jak są nie robaczywe, ani nie skreślało to. No pewnie, do jajecznicy jak znalazł. No, a teraz idziemy się przejść nad staw, na który już byliśmy kiedyś z Magnesem. Z Magnesem. A zobaczcie, jak ładnie wygląda las, przysypany liściami. No, super. Super, uwielbiamy tu chodzić, bo tu jakoś... Ten las jest naprawdę ekstra i mamy go za domem, można powiedzieć. Także lubimy swoje tereny, no i dlatego tu mieszkamy, a nie gdzie indziej, bo... Szukaliśmy takiego miejsca, nie? Na odludziu, z dala od miasta. Dlatego jak ktoś nas pojeżdża w komentarzach, że jesteśmy wieśniaki, to nam to nie dla nas to żadna ujma. Żadna, kompletnie. Bo jesteśmy mieszczuchy przeprowadzone, no, na wieś. Wyeksportowane. Nie w tamtą stronę, Madzia. Co tam zbiera? Na co? Mam pomysł. Nagram film. Nie powiem, bo będzie spoiler. Dobra. Boś. O, ktoś tu drzewo wycinał. Patrz, jakie huby są na tym drzewie. O, yeah. No. Ale patrz, jak cała obrośnięta. A to nie. Ty, ktoś ściął je? Ściął. Ale jak dużo huby. Cała obrosła, patrz. A co to jest? A co to jest? Ha, patrz, patrz, cały drzewo. Zrób zdjęcie i wyślemy panu Józefowi. Może on tu przyjdzie i sobie... Bo on zna boczniaki, więc może to on to... Jecie. Patrz, wszędzie. Wszędzie takie one duże są. Przecież daj już tu rękę mniej więcej do tego, do tamtego. Do tego dużego. Nieduże to. Także tu mamy takie grzybki fajne, a zobaczcie ten mech, on nas zawsze rozwala na kawałki, jest prześliczny, no, jak z bajki. A najśmieszniejsze, że on zimą też tak wygląda. No, bo mech jest zimozielony, jak bluszcz. Aha. No i zaczyna się. Skończyły się kapselki, szkiełka, muszelki, Madzia zbiera patyki. Ty masz zawsze pomysł. Tak mają artyści, nie? Poza tym takie części, jak tu są takie i to mi się przydają do łapaczy. A no tak. Na przyszły rok, jak jedziemy nad morze, to chcemy mieć w ofercie łapacze. I takie prawdziwe łapacze, nie? Naturalne, nie te chińskie, białe. Made in Madzia, a nie China. Ale wiesz, tamte łapacze nie mają nic wspólnego z łapaczami. Przecież wystarczy popatrzeć na te amerykańskie, nie, indiańskie. Łapacz powinien tak składać się z... kółka lub jakiegoś kształtu z gałązki zrobione. Sieć powinna być utkana z włosów albo z włókien. No to wiadomo, że ja tego nie mam, to używam sznurka. No i pióra powinny być naturalne. A te łapacze sklepowe, potocznie zwane łapacze, to są po prostu jakieś kółka, serwetka albo szydełkowa plecionka. To już nie jest tkane, tylko szydełkowe. No i byle jak założone pióra i to się ludziom podoba, a mi nie. No. Jedni lubią disco polo, drudzy muzykę klasyczną. Co zrobisz? Na gusta nie ma bata i o gustach się nie dyskutuje. Ale ludzie szukają, więc ja zrobię. Inne. I będą oryginalne, naturalne, ekologiczne. No. Chodźmy, chodźmy, bo nie dojdziemy. No i dochodzimy do stawika, jeziorka, do wody. Nigdy nie wiemy, jak co nazywać. Dla nas woda to woda, zamek to zamek, a niektórzy zawsze muszą się dowalić i kłócić. Pałac, zamek. Bajorko. O. To takie neutralne. No dobra, idziemy nad bajorką. To tutaj znaleźliśmy ten meteoryt. Pamiętasz? No i co? Pierwsze przymrozki i jeziorko, znaczy bajorko. Przymarznięte. O. Ale jazda. Fajnie tu. Także mamy dwa takie bajorka w swojej okolicy.
jeden duży zalew, nad którym kręciliśmy film, gdzie kempingowaliśmy. No i tutaj. Tutaj takie spokojne, z ławeczką można sobie usiąść na spokojnie. No i to jest takie miejsce, w którym spaceruje sobie dużo starszych osób. Są fajne ścieżki porobione, tutaj jest wzdłuż, później się idzie tam. No i cały ten lasek jest tak, o, te ścieżki są tak porobione, także fajnie się chodzi. Tutaj jeziorko, spokojnie, coś tam słychać, droga, ale to też nie przeszkadza. Także spacerek nam się udał. Dobra, wychodzimy z lasu. Taka polanka tu fajna jest też koło domu. Fajnie tu. To co, ja sobie jeszcze polatam, nie? Masz bliżej do kopalni. No wiem, że mam bliżej do kopalni. Ale to nie o to chodzi. Chcę sobie wypróbować coś. No i powoli uciekamy do domu. Bo już słoneczko zachodzić będzie niedługo. Jest która godzina? Trzecia. O czwartej już się robi ciemno. Kurde, gdzie ta ścieżka? Nie wiem. A, bo myśmy doszli znowu do młodnika. Znowu jesteśmy w tym samym miejscu. No dobra. No, no to pójdziemy tamtędy przez pastwiska. Jeszcze jakie wielkie to drzewo. Takie na ogrodzie miec. Wow. Fajne, nie? Ale wygląda jak z baśni. Patrz, ktoś tam coś pisał na nim. 1990, 20, siódemka i serca. Ha! A na górze też coś jest, jakieś chyba M i krzyż. Ale patrz, jakie to drzewo jest wielkie i grube. Ale kółeczek, co? By było na plastry, stolik. Stolik? No, stolik by było. A ty byś wszystko przerabiała na plastry. Fajne drzewo. Good enough. My mind's like a fish. I know.